Telewizja w Polsce.pl, Edyta Hołdyńska, witam Państwa. Zapraszam na kolejną część naszego programu, a ze mną w studio gość profesor Kazimierz Kik, politolog. Witam serdecznie. Dzień dobry. I będziemy zastanawiali się przede wszystkim, co wydarzyło się w tym roku, co może przynieść ten kolejny rok, bo już zbliżamy się do pogranicza bardzo mocno roku 2017 i 2018. Natomiast taka świeża informacja z dzisiaj i takie dosyć zaskakujące słowa marszałka seniora Kornela Morawieckiego, konkretnie, że te 7 tysięcy na 40-milionowy kraj, na które zgodził się poprzedni rząd, nie powinno być problemem. Mowa tutaj o uchodźcach, tylko powinniśmy przybyszom postawić wymagania, zmusić ich do wysiłku, sami podjąć działania, które ich przerobią na nas. Czy pana profesora również te słowa zaskoczyły? No nie dziwię się panu Morawieckiemu, opanował go świąteczne miłosierdzie chrześcijańskie. Tak, papież Franciszek bardzo mocno zaznaczał o miłosierdzie. Na przykład. I oczywiście byłoby rzeczą miłosierdzia chrześcijańskiego tak postąpić, jak proponuje pan marszałek senior. Natomiast my ludzie zwykli myślimy w kategoriach pragmatycznych, a nawet czasem politycznych, niektórzy nawet mówią narodowych, instynktu samozachowawczego, także w pewnym sensie jako Polacy. I patrząc na problem przesiedleńców, oczywiście imigrantów i przesiedleńców, uchodźców i imigrantów, to musimy dostrzegać tą drugą stronę tego zagadnienia, nie tylko tą pierwszą, że zmiłujmy się, bo rzeczywiście na tym bliźnim należy się i należy pomagać, ale jeżeli popatrzymy w dalszą perspektywę, do czego te dzisiejsze ustępstwa doprowadzą, dzisiaj 7 tysięcy, za pół roku 20 tysięcy, za 2 lata 2 miliony, ponieważ tak nam się rysuje ta demograficzna zapadnia, jeżeli chodzi o Afrykę i Bliski Wschód, także Azję, na przyszłe lata, że gdybyśmy stworzyli precedens, to znaczy my jako Unia Europejska, ten precedens już jest stworzony, ale my jako Polacy, Europa Środkowo-Wschodnia, pierwsi powiedzieli nie, na całe szczęście patrząc albo wychodząc z punktu widzenia instynktu narodowego, ale mając na uwadze tą świadomość, co byśmy, jaką to byśmy puszkę Pandory otworzyli, godząc się na to. Czyli krótko mówiąc, jeżeli masz miękkie serce, musisz mieć, ale nie dokończę. Nie kończymy. Tak. Natomiast myśmy rzeczywiście twardo powiedzieli nie, czym chyba tak naprawdę przyciągnęliśmy na siebie gniew Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, czego dowodem może być ten artykuł 7, bo tak jest to też tłumaczone. Czy nie Unii Europejskiej, tylko mainstreamu neoliberalnego, to po pierwsze, czyli nie cała Unia jest dla nas zła, ponieważ w samej Unii zachodzą procesy społeczne i rodzą się siła, nawet nasilają się, rosną w siłę siły, które myślą tak jak my. Instynkt samozachowawczy Europejczyków budzi się powolutku. I ja myślę sobie, że na nas obraziły się te siły, które myślą kategoriami rynkowymi tylko o przyszłości Europy. Niemcy przykładowo, ale nie wszyscy Niemcy, bo tam jest jeszcze AfD. Niemcy, którzy myślą o zyskach ekonomicznych, czyli patrzą w demograficzną przyszłość Niemiec i patrzą jednocześnie na swoje cele stworzenia silnej, konkurencyjnej, o dużym potencjale gospodarki, przy malejącej ilości narodzin młodych Niemców, żeby nie bacząc na instynkt, na interesy narodowe, zabezpieczyć ekonomiczne aspekty rozwoju przyszłości Niemiec, ryzykując jednocześnie tożsamość narodową Niemców, czyli myślenie neoliberalne, które wyżej stawia sobie czy współczynniki ekonomiczne ponad narodowymi. Ja myślę sobie, że to jest charakterystyczne dla tendencji neoliberalnej, ale nie dla tendencji europejskiej jako takiej, bo ta tendencja neoliberalna powoli w Europie zaczyna być odrzucana. Jest coraz więcej podziałów, także nie tylko wśród Polaków, bo chociaż u nas większość, jeżeli chodzi o pytanie sondażowe, czy chcemy przyjęcia imigrantów, odpowiada stanowczo, że nie. Natomiast już więcej podziałów także wśród Niemców, wśród Francuzów. Oni się zaczynają też dzielić właśnie w takich poglądach, czy powinniśmy otwierać granice Unii Europejskiej dla imigrantów, uchodźców, jakkolwiek nazywać, czy też nie. Natomiast... Ale uwaga, przerwę. Szwedów. Także mam kolegę, wybitnego piosenkarza szwedzkiego, który wyemigrował dawniej do Szwecji, a niech to będzie Grunwald przykładowo, który wracam do Polski, uciekam ze Szwecji, ponieważ tam się już nie da żyć. Woli Polskę, tak przynajmniej oświadczył publicznie. W związku z tym myślę sobie, że instynkt samozachowawczy Europy się budzi. Dobrze, że to się urodziło najpierw, czyli zaczęło się to w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie mamy ten instynkt ze względu na historię, na tradycję, wyżej usytuowany.
zbudowany od Niemców czy Francuzów. Francuzi mają swoją kolonialną przeszłość, oni mają inną mentalność, my mamy troszkę inną. Europa się budzi i początkiem tego przebudzenia Europy chyba jest polskie nie, czyli środkowoeuropejskie nie. Mm-hmm. No właśnie, oni mają taką, powiedział pan profesor, neokolonialną przeszłość. Rzeczywiście chcieliby zdobywać te inne narodowości, nawet przyjmując je do siebie, prawda? Ale zastanówmy się jeszcze, wracając na polskie podwórko, jaki cel polityczny mógł mieć marszałek senior Kornel Morawiecki, wygłaszając taką opinię w tym momencie, kiedy już rzeczywiście, tak jak pan profesor powiedział, jest ten odwrót w Europie od takiego myślenia. Tak jak pan Suski, nie znam kontekstu, czyli nie znam całej wypowiedzi pana Morawieckiego, tak analizując jego słowa, te, które znam, to myślę sobie, że to jest człowiek miłosierdzia, to jest człowiek, który chciałby dobrze. Tylko żeby... A politycznie czego by chciał? Politycznie to co myślę sobie, otwarcia. Otwarcia Polaków, żeby nie ci my, Polacy, zepchnięci na margines, jak to się mówi, przez ten neoliberalny mainstream, który w Europie w tej chwili trzyma się pod rękę mocno. Chce otwarcia, chce wyeliminowania podziałów bardzo dzisiaj dzielących Polaków także. I myślę, że to jest taka postawa, troszkę naiwna powiem, że można poprzez otwarcie uratować coś. Można przyspieszyć zgubę także jednocześnie. Dobre serce pana Morawieckiego jest bardzo cennym elementem grze politycznej, ale my Polacy musimy mieć swój rozum, Europejczycy muszą mieć swój rozum, a ten rozum musi być bardzo blisko poczucia interesu narodowego poszczególnych narodów i interesu Europejczyków jako Związku Narodów. A czy tak samo dobre serce ma jego syn, premier Mateusz Morawiecki, czy możemy przypuszczać, że ta polityka międzynarodowa, bo na tym skupiano się, mówiąc o przy wymianie premiera, tak, że teraz będzie takie nowe otwarcie z kolei Mateusza Morawieckiego na relacje z zagranicą. Czy możemy spodziewać się podobnych poglądów po panu premierze? Ja myślę, że tak. Po pierwsze, jesteśmy członkami Unii Europejskiej i będziemy, bez względu na to, co ktokolwiek mówi albo myśli, bo ani Prawo i Sprawiedliwość, tak jak ja wiem, oglądam, nie jest przeciwko Unii, jest tylko przeciwko pewnej formule funkcjonowania Unii. Więc ja myślę sobie, że jesteśmy w Unii, będziemy w Unii, a w Unia to jest niestety pewna podmiot oparty na kompromisie. A tam, gdzie kompromis dominuje, powinniśmy mieć możliwość rozmawiania, dochodzenia do konsensusu, czyli krótko mówiąc, znaleźć wspólny mianownik w naszych zróżnicowanych punktach widzenia. I to cechuje, w moim przekonaniu, pana Morawieckiego. I wydaje mi się, że to otwarcie pana ojca, pana Morawieckiego, też chyba cechuje ta sama intencja, mianowicie stworzenia gruntu dla otwarcia, dla rozmowy, dla konsensusu, dla kompromisu. I wydaje mi się, że przyszłość Unii Europejskiej opiera się na kompromisie, a nie na narzuceniu, czy to przez mainstream neoliberalny siłą narodowym, czy to przez siły narodowe mainstreamowi neoliberalnym. To musi być kompromis i tu musi być postawa otwarcia, rozmowy i zdolności, to jest bardzo ważne, ma nie tylko zdolności do kompromisu, ale mentalności umożliwiającej kompromis. A jak wyglądałby ten kompromis w przypadku reformy wymiaru sprawiedliwości? Tutaj trudno będzie o kompromis, dlatego że obrona obecnego kształtu systemu sprawiedliwości w Polsce oparta jest na tak zwanej totalnej opozycji. Czyli totalna opozycja stanęła na straży dotychczasowego stanu rzeczy i traktuje żeby to jako było, jak było. Po pierwsze, i to jest taka próba sił. Nie ustąpimy, bo każde ustępstwo traktuje jako stratę dla siebie, nie jako zysk dla Polski, czyli nie dążenie do jakiegoś, powiedzmy sobie, kompromisu w połowie drogi. I wydaje mi się, że Prawo i Sprawiedliwość podjęło słuszne działania, jeżeli chodzi o reformę, bo aby przeprowadzić te wszystkie reformy, które proponowało Prawo i Sprawiedliwość w trakcie kampanii wyborczej, to niestety trzeba teren uporządkować. Teren także mentalny, bo nie chodzi o to, żeby ludzi eliminować. To nie w tym rzeczy, ale chodzi o zmianę mentalności poszczególnych korporacji zawodowych, samorządowych w Polsce. Zmianę mentalności polegającą na tym, że to państwo ma rację, albo inaczej, że to państwo powinno być tym, które ma decydować o tym, w którą stronę ma Polska zmierzać, a nie różnego rodzaju korporacje, grupki, czy opozycyjne, czy niezorganizowane. Dopóki nie wrócimy do tego przeświadczenia, że silne państwo stanowi fundament silnej Polski, jeżeli nam się będzie wydawało, że to obywatele
stanowią fundament silnej Polski, to musimy pamiętać, że kiedyś szlachta tak myślała. I szlachta doprowadziła do zguby Polski opartej na wolności szlacheckiej. Rekonstrukcja rządu 6 stycznia. I tutaj kolejne tak naprawdę przewidywania, dywagacje i prośba o typy. Kto ulegnie tej rekonstrukcji rządu? Czy możemy mniemać, tak jak do tej pory bardzo często wymieniano właśnie Witolda Waszczykowskiego, ministra spraw zagranicznych, jako tego, który straci swoje stanowisko? Jeśli tak, kto go zastąpi? Ja mam troszkę trudne w tej chwili zadanie, ponieważ mam zupełnie inną koncepcję polskiej racji stanu i polskich interesów narodowych. Wydaje mi się, że... Taką, która nie przewiduje rekonstrukcji? Nie, nie, odwrotnie, głęboką i głębszą, o wiele głębszą niż ta, która prawdopodobnie nastąpi, dlatego że Polska stoi w tej chwili przed ogromną szansą. Ta ogromna szansa dla Polski wiąże się nade wszystko z tym, żeby wszystkie siły rzucić na newralgiczny odcinek nadrobienia zaległości ekonomicznych, cywilizacyjnych Polaków, czyli doprowadzenia do tego, co czy uczyni Polskę partnerem, a Polskę partnerem w Europie uczyni zwiększenie potencjału ekonomicznego Polski i doprowadzenie do stworzenia konkurencyjnej polskiej gospodarki, czyli wszystkie siły rzucić na gospodarkę. Czyli Mateusz Morawiecki premierem. Tak to jest, się stało. Ale uwaga, musimy się przyjrzeć innym, mądrzejszym od nas, Niemcom. Przykładowo, dlaczego oni tak mało chcą płacić na NATO? Gospodarki wyżej, rozwój konkurencyjny. Znaczy, nie na to, tylko na wydatki na obronę. Wydatki na obronę, ale to w sumie traktuje się jako Pakt Północnoatlantycki, że niby za mało, że Amerykanie i tak dalej, i tak dalej. Więc są narody, które stworzyły pewne priorytety. Jeżeli Polska chce być, iść torem zwiększenia potencjału ekonomicznego gospodarki polskiej, zwiększenia konkurencyjności i w ten sposób zwiększania roli i znaczenia Polski w stosunkach międzynarodowych, nie może się oprzeć na tych dwóch nogach, czyli jednocześnie zbrojenia się i jednocześnie rozwoju gospodarczego, ponieważ na to po prostu nie wystarczy pieniędzy. To rozdwojenie ewentualnie może doprowadzić do uniemożliwienia zrealizowania obu celów. I jak pani pyta o tą rekonstrukcję rządu, to sprawa już jest oczywista. Czyli minister obrony narodowej Antoni Macierewicz powinien pańskim zdaniem stracić stanowisko? Nie tylko, nie chodzi o personalia. Tu nie chodzi o personalia, bardzo wysoko cenię sobie pana ministra. Tu chodzi o koncepcję, tu chodzi o działania, o kierunki działań, bo ta sama osoba przez bardzo zacna może realizować. Tylko to jest pytanie, czy ta osobowość jest bardziej destrukcyjna, czy bardziej konstruktywna. Do tej pory widzimy, że jest to osobowość zdecydowanie destruktywna. Kto w takim razie powinien zastąpić ministra obrony narodowej? Kto miałby tę inną koncepcję, zdaniem pana profesora? Znów tak jak pan Suski, powiem, że to jest w ręku dwóch ludzi. Po pierwsze, trzech ludzi nawet już w tej chwili. Po pierwsze, pana Kaczyńskiego, który ma swoje koncepcje i nie chciałbym mu zaglądać w karty, a nawet nie mam prawa. Po drugie, premiera Morawieckiego i po trzecie, pana prezydenta Dudy, który w moim przekonaniu powinien być w tym tercecie istotą równorzędną na tyle, żeby zgodnie z konstytucją, mieć pełnomocnictwa na sprawy związane z bezpieczeństwem Polski, obronnością i stosunkami międzynarodowymi. No i są nawet duże, duże przypuszczenia, że on chciałby tej zmiany na tym stanowisku. Mieć, jeżeli on nie będzie miał, jeżeli on nie będzie traktowany równorzędnie, czyli jego aspiracje, jego, prezydenta, prawda, w konstytucyjnej całej tym anturażu. Jeżeli tego się nie osiągnie, to konfliktów w ramach formacji rządzącej się nie wyeliminuje, a jeżeli konfliktów się nie wyeliminuje, to nie można będzie traktować nowego rządu jako monolitu zmierzającego równym krokiem w stronę sukcesu. Największą słabością rządu do tej pory, przy samych sukcesach, to była ta wewnętrzny brak jedności. Całej formacji, ja mówię o całej formacji, nie tylko o rządzie, prawda? Dwa następne lata, rok 2018, rok wyborczy, 2019 jest bardziej wyborczy. Jeżeli dzisiaj nie usunie się kamieni spod nóg, to można te, o którejś z nich się będzie potknąć. A czy tych kamieni będzie więcej? Zawsze będzie więcej, ponieważ musimy pamiętać, że w miarę jedzenia apetyt rośnie, to znaczy im więcej formacja rządząca zrealizuje, tym więcej zadań będzie stawało przed nią, tym bardziej wymagające będzie wobec formacji rządzącej społeczeństwo i trzeba się nastawić na dłuższy marsz. To nie jest 4 lata, to nawet nie jest 8. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Piękna puenta. Będziemy i sprawdzali, i komentowali na bieżąco to wszystko, co się wydarzy w tym kolejnym roku. Profesor Kazimierz Kik, politolog, bardzo dziękuję. Dziękuję. I dziękuję również państwu za uwagę w tej części naszego programu. Za chwilę kolejna rozmowa. Zapraszam serdecznie.
niepotrzebnie.